Cześć. Słuchajcie, mam tutaj ściągę, ponieważ będzie mi bardzo potrzebna. Dzisiaj zajmiemy się może kontrowersyjnym tematem. Powiemy o tym, gdzie jest ryba na łowisku. Powiem od razu, że moja wiedza dotyczy się właściwie tylko Pomorza Zachodniego. Na wschodzie nie łapałem, nie mam doświadczenia, wiem, że tam wygląda trochę inaczej, z tego przynajmniej co koledzy mówią, którzy przyjeżdżali tutaj do nas na zachód. No ale myślę, że część z tych informacji powinna być dosyć uniwersalna. Także słuchajcie, pierwsza podstawowa rzecz. Tutaj myślę, nie powinno być żadnej tajemnicy i każdy powinien to wiedzieć, aczkolwiek bardzo często są o to spory. Ryba jest po prostu wszędzie. Wszędzie. Nie jest tak, że ryba będzie tylko na jakimś odcinku, albo na jakimś odcinku jej w ogóle nie będzie. Myślę, że jest to bardziej kwestia tego, że są pewne jakieś trochę ciekawsze punkty. Na krótkim odcinku, nawet 100-200 metrów, może być jakiś punkt, gdzie ta ryba może będzie bardziej zainteresowana dnem, gdzie może być więcej jedzenia po prostu i tyle. Jest jeszcze coś takiego, że wśród wędkarzy, to widać szczególnie na Wolińskim Parku Narodowym, idąc na łowisko od strony bazy rybackiej, wszyscy sadzą w jedno miejsce na klif i tam pada najwięcej ryb. Dzisiaj było najwięcej, wczoraj było najwięcej. Okej, ale tam było 30 wędkarzy, a na całym pozostałym odcinku na przykład było tylko 10. Jeżeli tam na przykład będzie 3 razy więcej ryb, no to znaczy, że jest tyle samo. Nie daj Boże, nie będzie 3 razy więcej, tylko 2 razy więcej. No to znaczy, że jest o 1/3 gorzej tak naprawdę niż gdzie indziej. Ja szczerze mówiąc, wolałbym nawet iść w miejsce, gdzie raczej tak dużo ryb nie pada, ale gdzie nie ma konkurencji, mogę sam popracować na łowisku. Słuchajcie, no. Jeżeli chodzi o jakiś na przykład konkretny odcinek, no to też trzeba wziąć pod uwagę na to, jak wygląda nie tylko miejsce przy samym brzegu i jak wygląda łowisko wzdłuż brzegu, ale też jak wygląda od brzegu, oddalając się od brzegu. Świetnym przykładem jest na przykład Świnoujście, gdzie jest bardzo płytko, ale tak naprawdę dno w Świnoujściu wygląda w ten sposób, że wszystko jest jakby od brzegu rozciągnięte. I myślę, że ryb jest tyle samo, co w Międzyzdrojach. Czy na przykład na Lubiewie, tylko po prostu pas wody od brzegu, w którym łapiemy, nie ma na przykład 80 czy 100 metrów, czy na przykład 150, ale ma na przykład 300 albo 400, więc trafić tą rybę na tym większym obszarze będzie po prostu ciężej. Ale myślę, że na samą długość brzegu, na odcinek brzegu raczej ryb powinno być mniej więcej tyle samo. Kolejna rzecz, którą nasi tutaj rodzimi łowcy, troci ciągle szukają i co jest takie bardzo ważne, to są kamienie. No, ja szczerze mówiąc zauważyłem, że całkowicie kamieniste dno i całkowicie kamieniste łowisko wcale nie jest najlepsze. Bardzo, bardzo fajne łowiska są takie, jeżeli łapiemy ryby przy brzegu. Nie mówię o rewie albo zalewą. To świetne są miejsca, w którym są pojedyncze duże kamienie. Dno jest raczej piaszczyste, ma się gdzie rybka zakopać, mała, którą większa rybka zje, ale gdzieś ta większa rybka ma się między czym pokręcić. I na przykład skraje dużych kamienic, gdzie jest całe dno kamieniste, lub odcinki, gdzie jest więcej, ale pojedynczych dużych kamieni, to ja zauważyłem, że to są miejsca, w których ryb, jeżeli chodzi o tą strefę przed rewą, czyli przy samym brzegu, jest najwięcej. Fajne miejsca na pewno do łapania na muchę. Ale tak naprawdę kamienie są bardzo zdradliwe na większości odcinków. Ze względu na to, że no, wszyscy szukają tych kamieni, po czym jak dojdą na te kamienie, to pierwsze co robią, to próbują władować się na rewę. A jak już wejdziemy na tą rewę, to raczej w większości tych miejsc po prostu wszędzie jest piasek i wszędzie wygląda tak samo. Stąd też to, co powiedziałem na początku. Ryba jest wszędzie, nie ma większego znaczenia, szczególnie jeżeli jest niska woda, możemy wejść na rewę. W
wszyscy właściwie mogą, wszędzie można wejść, wszędzie jest płytko, albo jest woda bardzo czysta, dobrze widać po prostu w płytkiej wodzie, ryba widzi nas, my możemy nawet dostrzec czasami rybę, no to wtedy, jeżeli wejdziemy już na tą rybę, to naprawdę nie ma to większego znaczenia. Myślę, że świetnym przykładem takiego łowiska jest łowisko na Lubiewie, czyli od Międzyzdrojów w stronę Świnoujścia, nie na Wolińskim Parku Narodowym, bo można powiedzieć, jest taki hotel duży, Aquamarina, to jest ostatnie miejsce, dokąd można obecnie dojechać. I od tego miejsca w stronę Świnoujścia, jakbyśmy szli kawałeczek, tam jest no, bardzo monotonnie, wydaje się na pierwszy rzut oka, ale świetne łowisko, dużo ładnych ryb pada. Ja szczerze mówiąc preferuję ten odcinek, ze względu, jeżeli już jadę w okolice Międzyzdrojów, ze względu na to, że po prostu nie ma tam ludzi, wszyscy idą na WPN. Słuchajcie, no co jeszcze? Myślę, że nie ma też co się za bardzo przyzwyczaić do jednego konkretnego miejsca. No jest kilka takich miejscówek, gdzie dno się za bardzo nie zmienia po sztormach, no ale w większości miejsc, nie tylko miejsce, w którym jest rewa, nie tylko głębokość, ale również sama faktura dna, bo może być po jednym sztormie naniesie piasku, robi się płytko, po drugim sztormie zrobi się pół metra głębiej i będą same kamienie. Nie ma się co do miejsc aż tak bardzo przyzwyczaić, ponieważ no, pamiętajmy, że przyjdzie jeden sztorm i całkowicie wszystko poprzestawia i nagle się okazuje, że miejsce, z którego wyciągaliśmy rybę i było 2 metry głębokości, to tam teraz stoimy po kolana. Także warto chodzić i szukać nowych miejsc. Tak jak powiedziałem, są miejsca takie, które się za bardzo nie zmieniają. Przede wszystkim to jest miejsce na wysokim klifie w Wolińskim Parku Narodowym od strony Międzyzdrojów. No ale takich miejsc naprawdę jest niewiele. Gdzie warto szukać ryby na łowisku? Idziemy na w jakieś nowe miejsce. No to tak, słuchajcie, jeżeli na przykład uda nam się wejść na rewę, w ogóle moim zdaniem najwięcej ryb jest na rewie. To nie, często jest tak, że ludzie mówią, o, przegłębienie przy rewie, rów wzdłuż brzegu, idzie tam, jest najgłębiej, tam siedzi ryba. Absolutnie nie. Ryba przede wszystkim, moim zdaniem, siedzi na pierwszej rewie, na względnie płytkiej wodzie. Tam jest najwięcej żarcia, tam za nim chodzi. Nam często ta ryba bierze gdzieś na tym głębszym odcinku, ponieważ jak przerzucimy rewę, no, to po prostu ta ryba często nam tą blachę kawałek odprowadzi, dopiero wtedy zaatakuje. Ja za każdym razem, jeżeli już na rewę wejdę, to nie jest tak, że całkowicie neguję łapanie z rewy, wręcz uważam, że wejście na rewę jest spoko, bo daje więcej możliwości, ale dlatego, że wejdąc już na tą rewę, rzucam bardzo często na płytką wodę wzdłuż rewy, szczególnie jak idę w którąś stronę, oraz rzucam w stronę brzegu. Nie mówię, że na tym głębokim miejscu ryby nie będzie, ponieważ kolejna rzecz, której warto szukać, to warto szukać dołków. I teraz powiedziałem przed chwilą, że najwięcej ryby jest na tym płytkim, bo tam żeruje. Są momenty, kiedy, szczególnie kiedy woda jest bardzo zimna i taka sytuacja była w zeszłym sezonie, kiedy było jeszcze bardzo zimno, przyszły dwa ciepłe dni i wszyscy bardzo mocno połapali. I ci, co połapali, po prostu trafili na miejsca, gdzie były dołki przed rewą, w których się zebrało trochę syfu, zeszło słońce, zrobiło się bardzo ciepło i zaczęło kawałeczki, małe dołki, przez to, że miały dużo ciemnego brudu na dnie, mocno się podgrzały, dno się podgrzało, zaczęło dno pracować, podniosło się z dna żarcie, no i po prostu pojawiła się w tych miejscach troć. Także, ale generalnie na wypłyceniu rewy tam powinniśmy szukać ryby lub przy brzegu, też na płytszej wodzie, również warto rzucić czasami stojąc po pas w wodzie lub nawet nie po pas, po biodra rzucić wzdłuż brzegu na tą wodę niecały metr, tam też jest ryba i to jest świetne miejsce na to, żeby ryby szukać. Słuchajcie, co jeszcze? No, są też jakieś takie bardzo specyficzne miejsca, które warto
które warto na pewno zbadać i w których można w trochę inny sposób próbować połapać. Przykładem takiego miejsca są ujścia rzek. My mamy tutaj na miejscu, na Świnoujściu takie miejsce. Możemy łapać na tak zwanym naszym kanale. Zresztą jest u mnie wrzucony filmik z jedną rybą. Łącznie miałem bodajże dwie ryby wyjęte, jedną spiętą. Widziałem kilka ryb wyciągniętych w tenisóweczkach, rzucając z brzegu. Ja akurat miałem rybę z kamieni przed falochronem. To są miejsca, które są pogłębione. Jeżeli do skraju pogłębienia możemy dorzucić na tak zwaną skarpę, tam dużo, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o życie w wodzie. Warto na pewno porzucać, tylko trzeba pamiętać, że te miejsca, w tych miejscach jest zakaz do ostatniego dnia lutego, to te miejsca najczęściej już są częścią portu, więc nie można spinningować. No, słuchajcie, rzucę sobie jeszcze okiem na ściągę. No, słuchajcie, wydaje mi się, że na szybko omówiłem temat tego, gdzie łapać, jak łowiska powinny wyglądać, gdzie w tych łowiskach szukać ryby. Dodam jeszcze jedną rzecz, której nie mam na ściądze, że będąc w wodzie po zmroku lub idąc nad wodę przed wschodem słońca, kiedy jest jeszcze ciemno, warto popróbować na wypłyceniach. Ryba jest przy brzegu w nocy, po ciemku jeszcze. Żeruje. Ja miałem bardzo fajne wyniki. Miałem takie jedno miejsce, to był dosyć płytki blat, było sporo pojedynczych kamieni, nie za dużych, ale dosyć gęsto. Głębokość metr, 1,20 m może. Tam zawsze idąc na łowisko po drodze się zatrzymywałem jeszcze przed świtem. Zawsze trafiałem jakąś rybę, czasami na ławice żerujących mniejszych rybek, także zawsze coś się działo. Warto przyjść nad wodę godzinkę wcześniej i popróbować na płytszych miejscach, poszukać ryby przed świtem. Jeszcze jedną rzecz mogę dodać, że można też popróbować łapać z brzegu. Było takie miejsce, na które teraz niestety nie ma dostępu. I był sezon taki, że rewa była w tym miejscu dosyć blisko, a przed rewą było bardzo głęboko. Więc tak naprawdę wejście do wody dawało nam może 5 metrów, ale staliśmy już kilkadziesiąt centymetrów w wodzie, więc równie dobrze można było łapać z brzegu. I jeden sezon chodziłem z brzegu. Jeżeli znajdziemy takie miejsce, że rewa jest blisko, możemy ją przerzucić bez problemu. Przed tą rewą mamy na przykład kilkanaście metrów od brzegu, mamy dosyć głębokiej wody. Wcale nie trzeba chodzić w spodniu butach. Można w takie miejsce spróbować obrzucać i połowić w takim miejscu, nie wchodząc do wody. No. Dobra, słuchajcie. Tyle w tym temacie. Zapraszam do dyskusji. Na pewno wielu starszych trociarzy będzie chciało dodać tutaj parę słów od siebie, albo może mnie poprawić. Bardzo chętnie wysłucham Waszych opinii. Także zapraszam do dyskusji na Facebooku i trzymajcie się i do następnego tematu. Hej!